Mysłowice robią kolejne podejście do rozbudowy miejskiego monitoringu. W ostatnich latach miasto miało różne problemy z systemem kamer, ale wygląda na to, że tym razem sprawa ruszy do przodu. Rozstrzygnięty został przetarg na zakup i włączenie do systemu 22 kamer. Paweł Jędrusik. To stąd wielki brat w Mysłowicach patrzy na to, co dzieje się w mieście. Centrum monitoringu wizyjnego znajduje się w budynku Komendy Straży Pożarnej. Kamery same potrafią wykryć ruch człowieka, co jest szczególnie przydatne na przykład wtedy, gdy panują trudne warunki oświetleniowe lub atmosferyczne. Jak się coś dzieje w mieście, to po prostu można zauważyć na tutaj tak parunastu kamerach. Najfajniejsze są właśnie te obrotówki, bo ja sobie daję zawsze przeważnie na duży ekran. No i jak coś się dzieje, zauważam przy obrocie, to można zbliżyć. Teraz kamer będzie więcej. Miasto rozstrzygnęło przetarg za drugim razem, mimo że oferty wykonawców były znacznie wyższe niż założony budżet. Ale władze miasta zdecydowały, że dołożą 140 tysięcy złotych. Łączny koszt rozbudowy systemu wyniesie prawie 370 tysięcy złotych. W tej chwili rozpoczynamy rozbudowę na dzielnicach w porozumieniu z mieszkańcami w ramach mysłowickiego budżetu obywatelskiego. W tej chwili będą montowane kamery w dzielnicach Brzezinka, Kosztowy, Larysz, Hajdowizna. Do tej pory kamery monitoringu miejskiego znajdowały się wyłącznie w parkach, jak na przykład tu, na Mysłowickiej Promenadzie. A o tym, że są potrzebne też w innych miejscach, przekonuje Straż Miejska. Wyniki kibicowskie, malowanie ścian, graffiti, wytłuczone szyby na nowo wyremontowanym przystanku dworca, jak również popisane wiaty, złamane ławki i tym podobne rzeczy. Nowe kamery zostaną zainstalowane łącznie w 9 lokalizacjach.